wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Jak się podoba? Bardzo. Ale uspokoję się, jak jemu się to będzie podobało. Cholera jasna, no. Mam mycie schodów o czwartym. Cześć, sąsiad. Dzień dobry. Panowie, co to jest? Spisek? A skąd znowu? Sprawdzamy dyżury na liście. Żartuję, kochany. A to znacie? Do tego radia tam jest takie pytanie. Czy może być jeszcze gorzej? A to radio odpowiada, że w zasadzie nie. Bo jakby mogło, to by już było, nie? Cześć, idę po mieszkań. Równy jegomość, nie wynosi się. Zawsze się ukłoni, a mojej żonie to powiedział, że ją słyszał na jakiejś akademii. Tak, ale jak ja bym taki żart w kabarecie powiedział, to by mi anioł i furman kazali umyć trasę łazienkowską. Śpiewak dba o siebie, o niego dba rodzina, dba mąż, a ja jestem sama, ja właściwie jestem sama, bez no tak, no już, przecież, niech koń.
wydzierać? Co pan? Oszalał pan? No pewnie, nawet król tego nie wytrzyma. No, najlepiej niech pan idzie na podwórko i to na sąsiednie. Jezus, Maria, niech się pan wynosi, bo ja pana... Niech się pan wynosi! Pewnie, na ślubie to śpiewać nie chciała. O, artystka. Zygmuś, sąsiad do ciebie. Dzień dobry. Smacznego. Ja bardzo przepraszam, ale zapomniał pan wyłączyć silnik, więc przyszedłem, żeby powiedzieć. Spaliny strasznie śmierdzą, no i hałas taki, że żona nie może ćwiczyć. I benzyna się marnuje. Nie zapomniałem. Akumulator biesiada. A na bazie nie ma. Jak wyłączy, to w ogóle nie ruszę. Poczekaj pan, kwadrans skończy obiad i jadę do roboty. Niczego nie umiesz załatwić. Fujaro ty. Idź zaraz, wyłącz ten silnik! Przecież są jakieś sposoby! Bo będę miała atak. Pan Kotyk, to powiedz, że wezwali mnie w bardzo pilnej sprawie. A może, że wyjechałem na kilka dni? Dobra. Niech przyjdzie. Szybciej, bo nie załapię. I raz go. Raz! Śmiało, no! Szybciej, bo nie załapię! Razem! Ale niech pan zrozumie, że ja bez tego poświadczenia zgonu ojca, to ja nigdy tego mieszania nie dostanę. No, ja już miałem wszystkie dokumenty zgromadzone, wypisany był przydział, a tutaj nagle ten, no. A pan tam był. Ja już jeden podpis mam, nawet udało mi się znaleźć. Jeżeli pan był łaskaw jako drugi mi to podpisać. Tak, oczywiście, tak. Pan, nie sądziłem, że ktoś może o tym wiedzieć. Ale co prawda ja nie znam... A ja mam długopis. Tak, dziękuję. Nie znałem pańskiego ojca, ale to jest bez znaczenia. Przepraszam, czy pan ma jakiś dokument potwierdzający, że pan tam rzeczywiście był? Oj, mam, bo ci urzędnicy... Aż tak. Widzi pan, wysłali mnie w teren. Znaczy... I dali mi taką komandirówkę, o. To znaczy, to delegacje. Rozumie pan. Przepraszam, ale to jest wystawione na nazwisko Gwizdecki. Co? Tak. Tak, oczywiście.
No tak, to jest dużo do opowiadania. Musi pan niestety znaleźć kogo innego. Sąsiad, gwizdałeś? Tak jest, trzy razy, tak jak było umówione. Tak. Profesor zaraz będzie. Aha, sąsiedzi. Tu jest umówiony towar. A, dobra. Rozliczymy się później. Tak jest. Sąsiad, jak coś powiesz, przecież to kapusta. Na wszystkich kapuje. Na mnie, na kolegę Barcelka, na pana, oczywiście na pana też. Przestraszyłem pana? Nie. Przeszkodził mi pan. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Czarujący la-la-la-la swiszenru, który niczego nie narusza i nie zmienia. Pytał mnie tu dzielnicowy, kto w naszym bloku po nocy pisuje na maszynie? Dlaczego właśnie po nocy? Ja pisuję również w dzień. To jest nieważne. Napisał pan już wszystko i maszyna panu niepotrzebna. Rozumiemy się, profesorze? No. Chciałbym tylko prosić o wiadomość, kiedy pan ją będzie sprzedawał. Dla naszego wspólnego dobra dobrze by było wiedzieć, w czyich rękach znajduje się pańska maszyna. Rozumiemy się? No. Chyba, że chce pan to zachować w tajemnicy. No nie, wręcz przeciwnie. Chociaż... jak najbardziej... tajemnice. Pan profesor powiedział, że nie przyjdzie, bo jest do niego gospodarz. Ale kazał przekazać, że podporządkuje się decyzji większości. Co tu dużo gadać? Ja bym po prostu nakład po mordzie i tyle. Po co tyle ceregieli? Sąsiada coś powie. On tylko na to czeka. Załatwimy pana na cacy. Ale poręcz pana, no co robić? Co robić? W zeszłym tygodniu wlepił mi karnie dodatkowe sprzątanie. Trzeba zgodnie z prawem napisać pismo do spółdzielni z podpisami wszystkich lokatorów. Wszystkich. Anioł idzie. Stop, panowie! Panowie, bez paniki. Tak. Pierwszy kolega Balcerek. A ja? Zaraz. Teraz pan. Tak. Stop, sąsiad. Już. Już, teraz. Dzień dobry panu. A dobry. Panie gospodarzu, sprawa jest taka, żeby mnie pan zwolnił z jutrzejszej próby, bo mam ślub w rodzinie. Jak to w rodzinie? No, szwagierka wychodzi za mąż, że są na dorobku, więc weselisko musi się odbyć u mnie, no sam pan rozumie. Balcerek, o tym ślubie to chyba powinien być wcześniej powiadomiony, nie? Przyjdą goście i co, zaczną się rozruby? To w pańskim interesie było, panie, mnie wcześniej zawiadomić, żeby nie było jakiejś obcej interwencji. A poza tym to nie jest pański ślub, no więc jak to jest? Coś niedobrze. Panie gospodarzu, pan wypije za zdrowie młodych. O! Bałtycka. Dobra, panie Balcerek, w drodze wyjątku zezwalam panu, żeby mnie to było ostatni raz, dobra? Ding dong 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 d
pierwszym piętrze. Ja też podpisałam. Przyszłam po kartki! Niech pani poczeka. Ja. U siebie to pan może mieszkać jak w bur. Jak w noże borsuczej. Ale porządek na klatce schodowej, przypominam panu, należy dziś do pana. Proszę pana, a ja chciałem panu przypomnieć, żeby pan mi nie zawracał głowy. Dlatego, że jak mój robot będzie gotowy, to zastąpi wszystkich lokatorów. Tak? Tak. No to się tylko panu tak wydaje, proszę pana. A ja tu mam skargi. Proszę pana, na pana od lokatorów, o proszę, zaraz, chwileczkę. Pan, proszę pana, stuka, pan, proszę pana, puka, pan, proszę pana, boruje, piłuje. Tak, proszę pana. A tak naprawdę to pan powinien mieć, proszę pana, zezwolenie na prowadzenie warsztatu w pomieszczeniu mieszkalnym. Proszę pana, kto się na mnie skarży? Kto się skarży? Kto się skarży? A choćby pani Wagner mieszka pod panem i nie może spać po nocach. Jak to spać? Przecież ja pracuję w dzień. A no więc właśnie, a pani Wagner właśnie sypia w dzień. I ma do tego prawo. Dostałam herbatę. O, dobrze, że pani przyszła, pani Ewo. Proszę, proszę, niech pan powie przy świadku, że pan chce żyć jako jednostka aspołeczna poza kolektywem. Proszę. Ja? No po co się pan denerwuje? Przecież powiedziałam, że biorę dyżur za pana Manca. Tak, mówiła pani. Więc dlaczego jeszcze do tej pory klatka schodowa jest nieposprzątana? Nad wszystkim czuwa gospodarz domu. Nie da on krzywdy zrobić nikomu. Zawsze pomoże o każdej porze. O mój Boże! No. Puść to. O! Proszę Państwa, w razie czego służę swoją pomocą. No, tak. Czy ja wiem? Oni tam mają pana za wichrzyciela. To może zepsuć wrażenie. Pan jest najlepszy w charakterze doradcy, eksperta. Inteligencja od pana. To może pan Kotek, jako dźwigowy, czyli klasa robotnicza. Nie? No dobrze. Ale proponuję pana Balcerka jako najbardziej wygadanego. Tak. No dobrze, ale czy pan Balcerek należy do jakiejś organizacji? No ja w zasadzie to miałem deklarację hodowcy gołębia pocztowego. Ale nie wypełnił. Zgubiłem! No, w takim razie pan Balcerek będzie nas reprezentował jako branżowiec. Tak. Oho, dobrze. Ja bym proponował, żeby w skład delegacji weszła nasza sąsiadka z parteru. Tam jest, tam. O. No tak. No. Panie... Ewa? Kobieta, w dodatku młoda i ładna, pobieda budziec z nami. Nas. Jaki pan miły. Whisky? Tu, niech pan patrzy. To zwierzę. O. Jakie to zwierzę, pani? To jest normalny karaluch. Karaluch. Rozumie pan? Rozumie pan. Taki robak. Niech pan się nie martwi, on nie gryzie. To ja wiem. Ale co on robi w mojej kitchen? Ja nie znałem to słowo i przyniosłem, żeby pan widziała to. To teraz wiem. No, panie. Tam, gdzie mieszkają ludzie, yeah, tam są i karaluchy. Więc niech pan się nie przejmuje. I co ja mam z tym zrobić? A tego to ja już nie wiem, wie pan. To jest pański robak. Mój? A. Także twój wspólny kupił szmata. Miećka, chodź no tu ze ścierą. Zosiu? Zosiu, pozwól to na chwilę.
książeczkę dostanę na bazarze, to... Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Zosiu, powiedz mi, co to chodzi po ścianie? Panie profesorze, to jest jakaś odmiana chrząszcza. Jaka tam odmiana chrząszcza? To jest skarakon. Nie, pomyliłam się. Panie profesorze, dla mnie to wygląda na prusaka. Prusak? Jaki prusak? To jest karakon, ja zęby zjadłam na karakonach i ja wiem, że to jest karakon, no. Ale przecież widzi pani, że ma ten, o, ten, Zosiu, ten chałbę, ma tu, to jest karakon, tu ma te, no i tu ma ten płaszcz i ten ma, o. Ale ja wiem, co to jest, tak, proszę, Zosiu. Panie, z karakonami to... Bez względu na co to jest, proszę, usuń to ze ściany. A to naprawdę jest karakon? Usuń ze ścian. Karakon? No wyraźnie jest płaszcz chitynowy. Tak, zasunięty. Karakon. No, prusaczy. Teraz proszę zamknąć okno. To zwierzę gotowe jeszcze tu przyfrunąć. Więc chodzi o to, żeby nas, szanowny sąsiad, poparł. Przecież występujemy w słusznej sprawie, tak. Nie? Naturalnie, ale zresztą sam uważam, że ten, mówiąc między nami, cieć sobie w ogóle za dużo pozwala. No właśnie, jak na folwarku. No to niech szanowny sąsiad podpiszemy to od razu do spółdzielni. O. Naturalnie, nie ma sprawy. Kochani, ja mam lepszy pomysł. Serio. Słuchajcie. Ja jestem osobą nie całkiem prywatną. Trochę mi nie wypada. Ale przecież wystarczy powiedzieć, komu trzeba. I my go od razu tak, że śladu po nim nie będzie. Macie moje pełne poparcie. Serio. No. Moment. Do widzenia. Servus. Przychodzi baba do lekarza. Z parówką. I lekarz mówi, co pani wie? A ona mówi, hot dog. Chciałem prosić właśnie o 16:00. Mamy próbę kabaretu, a jak ten dowcip posłyszałem, to tak myślałem, bardzo że chętnie, może... Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tylko, że ja mam dzisiaj niestety posiedzenie. Aha, no nie, oczywiście, ja tak nieśmiało chciałem, bo właśnie o 16:00 myślałem, że właśnie może kabaret i taki dowcip. Panie Anio, ja już panu miałem dawno powiedzieć. Wiecie... Kabarety, cholera. No nie, ja się też lubię pośmiać, prawda? Tylko, że to jest taka bardzo indywidualistyczna sprawa. Nie ukrywajmy, sytuacja jest bardzo trudna. I nam w tej sytuacji potrzeba, no ja wiem, jakiegoś takiego głosu zbiorowego, takiego mocnego. Może chór? No. Chór. Przecież my stawiamy na chóry. Na chóry. Będą festiwale, pokazy, różne okazje. Kabarety też, tylko później, no, jak to wszystko się tak, wiecie, okrzepnie, no. O, zamiast mnie przyjdzie narzeczona, panna Jola. Ona ma głos, ja fałszuję. Dla wszystkich. Fałszuję. Z parówką. W dupie, churany!
Ja bym mogła porozmawiać z narzeczonym i można by było jakieś kostiumy zamówić w teatrze. I to by podniosło bardzo poziom artystyczny. Żeby w tym kostiumie ktoś Czarną Mańkę zaśpiewał. Nie? Nie, słuchajcie, drodzy państwo, ja uważam, że powinien się znaleźć jakiś element patriotyczny. Tak, tak, tak. Pan docent ma rację. Też jestem tego zdania. Właśnie mam tutaj taki wiersz, który był przygotowany na ostatnie planowane dożynki i właściwie teraz jest zupełnie niewykorzystany. Czy to miłość? Niezupełnie, ale może ja, jeżeli państwo pozwolą, może ja zaprezentuję tak, ten wiersz. Tak, prosimy, prosimy bardzo, prosimy. Tak, dziękuję. Pszenny bochen od rolnika, port trącany modrą falą, metro, traktor, telewizor. Huta spływająca stalą mruczy, więc Polak potrafi. Zadziwiona Europa, cudów dokonują ręce robotnika oraz chłopa. Gospodarzu tych dożynek, twoja przecież to zasługa, że dzień w dzień słychać meldunek, rośnie w górę Polska druga. Piękne. Brawo, brawo. Już dobra, będzie tak. Uważam, że dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa. Rzeczywistość postawiła przed nami nowe zadanie. Bardziej poważne i odpowiedzialne. Przepraszam, a jakie to zadanie? Kiedy zakładaliśmy nasz kabaret, ustaliliśmy, że w obecnej skomplikowanej sytuacji jest potrzebny nasz głos. Głos ostry, głos gromki. I to się jak na razie nie zmieniło. Potrzebą chwili jest jednak, aby ten głos był nasz wspólny, zbiorowy, głosem społeczeństwa. No, a nie grupki indywidualistów. Przepraszam bardzo. Co będziemy robili? Nie będzie kabaretu. Brawo! Będzie chór! Tego właśnie od nas w tej chwili wymaga najbardziej społeczeństwo. Są pytania? No. Prezes niestety wyszedł na plenum. Nie, już, dzisiaj już chyba nie. Jak pan sobie wyobrazi, panie Cichocki, że 3 godziny stałam w kolejce i dostałam tę nędzną butelczynę szampana. Miał być szampon, no ale co, musiałam kupić, nie? Co słychać? A prezesa suszy po wczorajszym, nam jakiś kryminał czyta. Wie pan co, może pan pójdzie do sklepu, kupi dla niego jakąś butelkę wody, co? A nie, mowy nie ma, pani Jadziu. Ja powiedziałem, że stąd nie wyjdę, dopóki nie dostanę mieszkania. Nie wyjdę, to dzień i noc. Ale panie Cichocki, dostanie pan to mieszkanie, no to co? No przecież, no to co, ja mam iść kupić mu tę wodę? No przecież wścieknie się, jak nie pójdę. Niech pan poliniuje papier. To według wzoru tabeli P76, tak? No. Dzień dobry. My do prezesa. Nie ma i dzisiaj nie będzie. Proszę spróbować w przyszłym miesiącu. O, proszę pani, wie pani, dostałam z NRD takie mydełko i okazało się, że mam na nie uczulenie. Może panią zainteresuje? No wie pani, mogłabym posądzić panią o próbę przekupstwa, ale w tym wypadku to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ prezes zaraz państwa przyjmie. Panie Cichocki, pan nie powinien udzielać fałszywych informacji. Panie prezesie, przyszła ta delegacja. Tak. No proszę bardzo, nie mogą państwo wejść. Przez panią na idiotę wyszedłem. Muszę pana zmartwić, ale do pracy umysłowej to nie ma pan kwalifikacji. Sam pan widzi. Biorąc pod uwagę wszystkie rozrzuty, protestujemy przeciwko dalszemu pełnieniu przez niego funkcji gospodarza. No, podpisy. No cóż, proszę to zostawić w sekretariacie. Rozpatrzymy to w najbliższym terminie. A ja przyjmuję w każdy trzeci poniedziałek miesiąca od 16:15 do 16:30. O! Co? Krótka podróż. Czytałam.
Niezłe. Tak, tak. A wie pan, że mordercą jest? Nie, nie, proszę nie mówić. Czemu? Ja zawsze opowiadam kryminały we wtorki między 13.27 a 13.30. Mordercą jest... No. No dobrze, proszę, niech państwo siadają. No cóż, muszę powiedzieć, że sprawiacie mi państwo zawód. Koleganią wystają państwu jak najlepszą, wręcz entuzjastyczną opinię. No cóż, musiał się pomylić. Niedalej jak wczoraj były moje imieniny i otrzymałem od kolegi Anioła laurkę, książkę i list. Proszę, niech państwo posłuchają. Kochany panie prezesie, lokatorzy skupieni wokół jedynie słusznego programu, uczynienia z naszego bloku wzorowego miejsca pracy i wypoczynku, nie szczędzą sił dla realizacji tej pięknej idei. Miałeś, sąsiad, rację. Czemu było nakłaść pory i tak, idei. Ten wspaniały, zgrany kolektyw... Nie, ludzi... co za bzdury, no i... Jaki program? Jaka idea? Dozorcy po prostu nie chce się sprzątać i tyle. W dodatku wysługuje się lokatorami, intryguje i utrudnia pracę wielkiemu wynalazcy. A, tak. No cóż, to smutne, ale my ludzie czynu musimy być przygotowani na niezrozumienie. Przepraszam, jak pana nazwisko? No. Moje? Tak, słucham. No, Kotek. Kotek, o, proszę, jest. Serdecznie dziękujemy panu gospodarzowi Aniołowi Stanisławowi za życzliwość i wspaniałą pracę. Zdzisław Kotek z rodziną. No, proszę. Przepraszam, a pana nazwisko? No, proszę. Zapomniałem. Po malutku. Po cichutku wszystko da się zrobić, ale o tym szam. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, czarujący, ujmujący randewu. Słyszysz? Co? Idzie, uciesz tego wyjca! A, oczywiście, z przyjemnością. Co się stało? Ktoś mnie gonił. Morderca, zboczeniec. Nie wiem. Szalik mi zabrał. Czerwony? Zaraz to załatwię. Kobra. Imię? Bożena, magister! Pani jest sama? Sama, niech pan otworzy. Zaraz, chwileczkę, ja i tak, proszę pani, nic nie poradzę. Jest 20 stopień zasilania. To nie o to chodzi, proszę pana, ja się boję. Ale czego? Doprawdy nie ma czego się bać, proszę mi wierzyć. Niech pan... Niech... Proszę pani,
Tak. Halo, niech pani weźmie na chwilę świecę. Tak. Niech pani sobie twarz poświeci. Ale tu, przy Judaszu. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale czy to naprawdę takie pilne? Tak, bo ja się boję. Niech pani uprzejmie podejdzie do okna. Proszę uchylić firankę. Całą dzielnicę wyłączyli. No. Wie pan, za mną ciągle łazi jakiś typ. I nawet ktoś manipulował przy moich drzwiach. Może złodziej? Nie. Zboczeniec. Zboczeniec? No. A wie pan, co może zrobić taki zboczeniec? Co? Możliwe. Tak. Były takie wypadki. Brońmy się. Tak. A wie pani, ja też zwróciłem uwagę, że za mną łazi ciągle jakiś typ. To może być ten sam. Ten sam? A czego on ode mnie chce? Cicho. Tak. Musi być jakiś straszny zboczeniec. Brońmy się. Tak, naturalnie brońmy się, tylko może pójdziemy do państwa Winnickich. Za nic w świecie. Ja tylko przy panu mogę być bezpieczna. Czuje pan, jak mi serce bije? Czuje pan? Tak. Bije? Bije. Widzi pan, musimy być razem. Tak. Znaczy, lepiej być razem, rzecz jasna. Ojej. Co to jest, klucz? Tam. No masz, świeczka zgasła. Ojej. To dopiero, no. Ojej. Co? Ostatnia? Nie, jeszcze jedna. I co, nie ma pan już więcej? Już nie mam. To co my teraz będziemy robić? Cicha woda, brzegi ryje. No już nie cały. Jakie to, jaka to bestia nienasycona. Śliczne mieszkanie. Tylko trzeba będzie troszeczkę zmienić. Przede wszystkim trzeba pozbyć się tej tapety. Nie jest dobra. No i trzeba to wszystko posprzątać. Tak. Wezmę się za to. Kukułeczka kuka, gniazdka sobie szuka. Ta-da-di. Tak, to przestawimy, żeby to widać. O, tira. To niech zostanie. Ta-da-ram, ta-da-ra. Te rogi to za dużo jest tych rogów. Ta-ta. O! Tu jest świetne miejsce na słoneczniki. Van Gogha przyniosę, Zenuś. Ta-ra, ti-ra, ta-ra, ta-ra. A to, nie. To nie może być. Absolutnie. To i to trzeba zdjąć, bo to jest jedyne miejsce, gdzie można przebić drzwi do mojego mieszkania. No. O tak, pójdą drzwi. No i nie, no ta padlina musi być. To natychmiast musisz, Zenuś, wyrzucić. Fuj. Tarali, tak. A stół. Stół może zostać, stół niech zostanie. Przesuniemy. Tu się otworzy drzwi. To jest w porządku. Teodor, do kuchni. No, a teraz zobaczymy, co światełeczko jest. Jest. Dobrze. No. Thank you.
podobaj, chumiak! Panie Kierka, to, że gospodarz domu wspaniałomyślnie zwolnił pana ze wszystkich prac, to nie znaczy, że pan ma przeszkadzać. Dobrze, dobrze, przepraszam, no. No, dobrze, dobrze, ładnie to wychodzi. Ale już farby zabrakło. Jak to farby zabrakło? No nie ma. Co, pan żartuje? To jak pan maluje? Trzeba było tego... Nie ruszać, pomalować tylko słupki, a tego wcale nie dotykać. Jak pan wiedział, że farby zabraknie? Ale nie wiedziałem, że farby zabraknie. Co teraz? Nie wiem. Ja też nie wiem. Niech pan po prostu to zmarzy i koniec. W związku z wykonaniem zaplanowanych zadań w terminie i z uwagi na wolną niedzielę ogłaszam czas wolny! Bardzo przepraszam. Czy ja mogłabym prosić... O kluczyk od suszarni. Pranie chciałam rozwiesić. Niestety, pani Kolińska, muszę pani odmówić. Widzi pani, dzisiaj mam próbę chóru. No tak. No jak będzie to wyglądało? Jak pani sobie to wyobraża? Patriotyczne pieśni i pani za przeproszeniem gacie? To nie licuję. A widzi pani, a poza tym pani mąż daje zły przykład lokatorom. Dzisiaj znowu się spóźnił na próbę. No jak pani sobie to wyobraża? Panie profesorze, jest telefon do pana u nas. Ktoś dzwoni, mówi, że to ważna sprawa. Dziękuję. Szlak mnie zaraz trafi. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo przepraszam, ale to naprawdę musi być coś ważnego. Ależ nie szkodzi, proszę uprzejmie, panie profesorze. Telefon jest po to, żeby rozmawiać. I na przyszłość proszę się nigdy nie krępować. Naprawdę, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Co się dzieje, myszko? Tak, się dzieje, myszko. 20 tak, to ja. W domu, jak potrzeba, a nie my. Adam, nie jąkaj się, tylko powiedz, o co chodzi. Żaba przemoje. Szczęsne. Wykluczone. To prowokacja. Drogi sąsiedzie, wie pan co? Ja bardzo przepraszam, panie profesorze, że się wtrącam. Ale ja myślę, że z tymi prowokacjami to trzeba być ostrożnie. Wie pan, to się tak mówi. Na przykład kiedyś w jednej fabryce oddział ZOMO zgłosił się na ochotnika, żeby uporządkować salę na sesję. Wszyscy zaczęli krzyczeć, prowokacja, prowokacja, prowokacja. A oni przyjechali, poustawiali krzesła, posprzątali i poszli. Także chyba trzeba by ostrożniej. Ja tak myślę. O,
Proszę. O, program prawie doskonały. A wie pani, że gdyby stworzyć nieskończenie szeroki program, to właściwie robot byłby niepotrzebny. Dlatego, że już sam program byłby robotem. To nieprawdopodobne. Tak. Tak. W poniedziałek puszczam ją na miasto. Nie, ale w tym stroju? No, wygląda jak czupiratu. Tu musi być coś porządnego, ja coś przyniosę. Tak? Pojedziemy do teściów, rozwieścimy na strychu i będzie w porządku. Daj, poczekaj. Nabytek widzę. Z giełdy? Nie, z ogłoszenia. W bardzo dobrym stanie. Napisane było P70, stan idealny, tanio sprzedam. No. Kubiak, mamy dziś mecz. Tak, o 17. Mamy Totka blokowego. Ja przyjmuję, ile pan obstawia. A po ile? A wie pan, może być po 100, może być po 200. To ja za 100. 1-1, remis. Za siebie i za żonę. Przykro mi, ale nigdy nie byłem hazardzistą. Raz byłem tylko na Służewcu. Przed wojną. Profesorze, to jest na cele społeczne. 50% idzie na ofiary najbliższej klęski żywiołowej. Wszystko jedno, jakiej może być powódź, trzęsienie ziemi, pożar. Wszystko jedno gdzie. Może być i u nas. Ważne, że mamy forsę. I wpłacamy pierwsi. I kto jest wtedy najlepszy? My. Kogo wymieniają w prasie? Nas. Profesorze, myśmy w Połtusku nie takie numery robili. Panie profesorze, autorytet naszego totalizatora zyskałby bardzo, gdyby pan profesor razem z nami wszystkimi. No dobrze, niech będzie, że ja też. A na kogo pan stawia, profesorze, jak powiedział Sofronow do recenzenta? Porządek 6-2. Porządek 6-2. Ale czego? Wszystko jedno. Długo się będziesz guzdrał z tym kołem? Pośpiesz się! No jak gablota? Chodzi? Jak zegarek.
Tak mnie zapewniał sprzedawca, uczciwy człowiek. A, uczciwych ludzi to jest sporo. Mój szwagier na ten przykład, niejaki Szymczak, taksówkarz, jechał jak raz po lufie, aż tu nagle zatrzymuje go patrol, to on się przysięga, że nic nie pił. Normalnie, nie? A na wszelki wypadek wkłada dwójkę w prawo jazdy. Ten patrolant to mówi tak. Panie Szymczak, wysiądź pan i chuchnij, bo jak pan nie piłeś, to ja grosza od pana nie wezmę. Teraz uczciwych ludzi jest sporo. Tak. No to na razie. Na razie. Trzeba podlewerować. Niestety nie mam lewarka. Pan Kotek zostawił dźwig na chodzie. Można by podciągnąć go do góry. A ty potrafisz? Mogę panu pokazać. Tak? No to chodźmy. Ale wiesz, będę musiał wrócić ranie. Gotowe! Do środkowo! Do siebie! Będziesz mówił, że zmiana koła to drobiazg? Idioto, proszę natychmiast na dół! Nic ci się nie stało? Tylko tyle masz mi do powiedzenia, fajtłapo. No wiesz, on w zasadzie był ubezpieczony. Ubezpieczony, bo ubezpieczony, ale chyba nie od wypadków lotniczych, nie? Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube